Prawdziwy sukces to nie kariera, lecz pozostanie panem swojego losu i możliwość decydowania, co będzie się robić w życiu, za które tylko my odpowiadamy. William Wharton. Witam Was wszystkich serdecznie. Do tej pory uważałem, że osiągnięcie sukcesu wiąże się z pieniędzmi i dobrami materialnymi. Jednak moje spojrzenie na sukces zmieniło się z biegiem czasu. Na początku powiem Ci, jaką definicję słowa sukces znalazłem w Wikipedii. Sukces to działanie na najwyższym poziomie możliwości jednostki, w kierunku spełnienia jej marzeń i pragnień, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy wszystkimi płaszczyznami życia. Sukces to działanie na najwyższym poziomie możliwości jednostki, w kierunku spełnienia jej marzeń i pragnień przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy wszystkimi płaszczyznami życia. Innymi słowy, sukces jest to stan zamierzony, zrealizowany w przeciągu pewnego czasu. Do zdefiniowania sukcesu określa się wartości, które są jego wyznacznikiem. W odniesieniu do każdego człowieka sukces może być postrzegany w inny sposób. Ważną rolę odgrywa tutaj hierarchia wartości i doświadczenia poszczególnych osób. Miarą sukcesu mogą być zrealizowane plany, szczęście, zdrowie, własność materialna i tym podobne. Człowiek osiąga sukces wtedy, gdy spełniają się wszystkie jego oczekiwania. Koniec cytatu. W osiąganiu sukcesu działanie na najwyższym poziomie, na jaki nas stać, jest niesamowicie ważnym czynnikiem. Jeżeli nie pracujesz na najwyższym poziomie własnych możliwości, zastanów się dlaczego i dostosuj poziom lub zmień cele. A może jakieś warunki otoczenia? Działanie musi być ukierunkowane. Nie chodzi o chaotyczne ruchy i bezsensowne akcje. Idź w stronę celu. Miej go przed oczami. Zapisz, no i ze sobą. Spoglądaj na niego i codziennie rób coś w tym kierunku. Jeśli Twoje działania są chwilowo nieskuteczne, ale wyciągasz z nich wnioski, uczysz się i poprawiasz, jesteś człowiekiem sukcesu. Sukces to proces, ciągła droga. Nie jest człowiekiem sukcesu ten, który wciąż czeka, zwleka, odracza i tłumaczy się, dlaczego nie idzie w kierunku, który ponoć go pociąga. Sukces to również harmonia. W każdym obszarze życia powinieneś czuć się spełniony, szczęśliwy. Każdy obszar powinien dać Ci poczucie sensu i sukcesu. Nie jest się człowiekiem sukcesu, jeśli swoje cele osiąga się nieuczciwymi metodami, jeśli niszczy się innych po to, by samemu być spełnionym. Nie jest sukcesem także egoistyczne realizowanie siebie bez odnoszenia się do ludzi, którzy nam ufają. Sukcesem dla jednych będzie świetne stanowisko w firmie, dla drugich własna firma, dla innych trzy kierunki studiów, dla drugich poświęcenie czasu na wychowanie dzieci, dla jednych zakup nowego auta, dla drugich jazda tramwajem, bo to zdrowsze dla środowiska, dla jednych zarabianie coraz większych pieniędzy, dla drugich mniej zasobny portfel, ale więcej czasu dla rodziny, dla innych bycie dyrektorem wielkiej firmy, dla drugich bycie właścicielem domku, w górach i prowadzenie agroturystyki, dla innych bycie pilotem, dla drugich bycie ogrodnikiem. Dla jednych przebiegnięcie maratonu, dla drugich zrobienie dwóch kroków po wypadku. Nie ma sukcesów lepszych i gorszych. Ich miarą jest jedynie satysfakcja, jaką nam dają. Bywa, że jedne grupy ludzi patrzą na inne z politowaniem, bo ich definicje sukcesu tak się różnią, że każda z nich uważa, że to oni odnieśli sukces, a inni przegrali życie. Trzeba do tego zachować dystans, nie iść za tłumem, dać sobie prawo do własnego zdania i pomysłu na życie. Często zamiast szukać swojej wersji sukcesu, skupiamy się na tym, który jest gloryfikowany przez społeczeństwo. Stan zamierzony to cel, który pragniemy osiągnąć. Uwieńczeniem tego stanu ma być sukces. Moje cele? Powiem Ci o dwóch. Zdrowie i kapitał pozwalający żyć w dobrobycie. Działam w kilku płaszczyznach, aby zdobyć fundusze.
Jeśli Ty chcesz poprawić zdrowie, schudnąć, jeszcze przy tym zarobić, zapraszam do kontaktu. Napisz w komentarzu, jak Ty interpretujesz słowo sukces. Uważasz, że odnosisz w życiu sukcesy? Jeśli Ci się podobało, daj lajka. Zasubskrybuj mój kanał, naciśnij dzwoneczek, a w przyszłości nie ominą Cię filmiki o podobnej tematyce, zdrowiu oraz tematami związanymi z moimi zainteresowaniami. Bob Dylan powiedział: człowiek osiągnął sukces, jeżeli wstaje rano i kładzie się spać w nocy, a pomiędzy tym robi to, co chce robić. Pozdrawiam, do zobaczenia.